Cześć, witajcie, z tej strony Szymon Hopka z kanału Filmujemy i widzimy się w kolejny poniedziałek znowu o godzinie 18. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić kolor korekcję, tak jak najlepiej, jak najbardziej pro. Moi kochani, jeszcze w komentarzu podpiętym serduszkiem jest link do vloga, który jest na kanale Oli. Jestem tam ja, zrobiliśmy to maksymalnie filmowo, więc zobaczcie, bo odcinek jest naprawdę petarda. No i co? Niech wejdzie intro. Dobrze, moi kochani, jesteśmy już przy stanowisku i możemy zaraz zacząć działać. Niemniej jednak na samym początku muszę Wam powiedzieć, czym jest w ogóle kolor korekcja. To jest bardzo ważny proces, bo teraz żyjemy w takich czasach, że każdy z nas tak naprawdę może sobie pobrać jakiegokolwiek tam luta, preseta, wrzucić go i tak naprawdę mamy już cały film gotowy pod takim kątem kolorystycznym. I oczywiście tak naprawdę nie mam nic do tego, bo wszyscy idą na łatwiznę, a przede wszystkim efekty są bardzo często fantastyczne i fenomenalne tego wszystkiego. Ale bardzo często mam wrażenie, że zapominacie o kolor korekcji w swoich filmach, która jest takim absolutnym fundamentem do tego, żeby później na przykład włożyć sobie na to wszystko luta, co zrobimy, i być pewnym, że i tak nasz film wygląda właśnie dobrze. I tak naprawdę kolor korekcję dzielimy na takie dwa etapy. Po pierwsze, musimy sobie ustawić ekspozycję w taki sposób, aby ona była po prostu jak najbardziej ok. I w tym będą nam oczywiście ułatwiały narzędzia, które znajdziecie w swoim programie do montażu. Ja będę to robił i pokazywał dzisiaj na przykładzie Premiera Pro. A drugim etapem kolor korekcji będzie ustawienie kolorów, tak żeby były one jak najbardziej zbliżone do kolorów naturalnych, żeby na przykład twarz nie była za bardzo niebieska, albo na przykład żeby nie była za bardzo pomarańczowa. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak to właśnie zrobić. I moi kochani, jesteśmy już w Premierze Pro i klikamy sobie przede wszystkim w zakładkę kolor, bo na tej zakładce będziemy bazować. Ja, żeby wszystko było jak najbardziej ok, tak jak powinno być, to sobie ją właśnie zrestartowałem. Jeżeli Was to interesuje, to klikamy sobie prawym przyciskiem myszy i wybieramy pierwszą opcję Reset to Saved Layout. I tutaj słuchajcie, po lewej stronie w tym okienku szukamy Lumetri Scopes. Są to właśnie wykresy, które będą nam pomagały osiągnąć fajne rezultaty i będą nam po prostu pokazywały, w którym miejscu jesteśmy i czy to, co robimy, w ogóle ma tak naprawdę jakikolwiek sens. I żeby na tym ujęciu ustawić w odpowiedni sposób ekspozycję, to będziemy korzystali z tego wykresu, który znajduje się w lewym dolnym rogu. Jeżeli być może nie widzicie tych wykresów, to kliknijcie sobie w tym okienku na prawy przycisk myszy i tutaj te wszystkie wykresy polecam Wam po prostu włączyć. Jeżeli na przykład on pokazuje Wam się, ale nie w takiej formie, jak ja mam tutaj na ekranie, czyli w formie luma, to właśnie musicie kliknąć też prawym przyciskiem myszy i znaleźć opcję Waveform Type, z której wybieracie właśnie opcję luma. Wtedy będzie on właśnie taki czarno-biały. I moi kochani, czytanie tego wykresu jest cholernie proste. Wszystko to, co wychodzi nam poza zakres wartości 100, tutaj po lewej stronie, to już jest biała plama na naszym kadrze, która po prostu nie zawiera żadnych danych. To jest po prostu zwykły biały kolor. I analogicznie wszystko to, co poniżej zera, to jest po prostu czarna plama, która też nie zawiera żadnych danych i po prostu jest to zwykły czarny kolor. I tak naprawdę w ustawieniu ekspozycji dążymy do tego, żeby zbliżyć się jak najbliżej do wartości 0 oraz żeby zbliżyć się jak najbardziej do wartości 100. I teraz klikamy na nasz klip i po prawej stronie wyświetla nam się zakładka Lumetri Color. Nade mną wyskakuje cały poradnik odnośnie w ogóle tej zakładki, do którego Cię właśnie zachęcam, żebyś zajrzał. I tak naprawdę możemy wejść sobie w zakładkę Basic Correction i tutaj możemy na przykład suwakami Blacks zejść powiedzmy do zera. Pamiętamy, żeby gdzieś tam bardziej zbliżyć się do tej wartości, niż na nią na przykład wchodzić. I na przykład możemy zejść troszeczkę z whitesów, żeby poniżej tego zera mniej więcej być. I teraz teoretycznie wszystko byłoby ok. Pamiętajcie o tym, że kolorując spotkacie się z pojęciami takimi jak shadows, midtones oraz highlights. Mniej więcej teraz widzicie, co jest co. I dlatego przechodzimy sobie teraz w zakładkę Color Wheels and Match. I tutaj mamy również takie pojęcia. I teraz na przykład, żeby dążyć właśnie do tego poziomu
odpowiednich czerni, to po prostu całymi shadowsami sobie teraz elegancko zaczynamy schodzić. Jak widzimy, całkiem nieźle to ujęcie nam zaczyna dochodzić pod takim kątem kontrastu. I teraz powiedzmy, ściągniemy sobie troszeczkę te highlights, żeby odbić troszeczkę od tej stóweczki. I teraz w tym momencie tak naprawdę według wykresu nasza ekspozycja jest ustawiona w sposób odpowiedni, czyli tak jak powinno być. Ale musimy też pamiętać o bardzo ważnej zasadzie i cholernie przydatnej, o tym, że powinniśmy też w odpowiedni sposób wyeksponować naszą twarz, naszego bohatera. I teraz pokażę wam bardzo prosty tyk, który ułatwi wam w ogóle ogarnięcie tego wykresu, zrozumiecie jak on przede wszystkim działa, ale też przede wszystkim ułatwicie sobie zadanie, by odpowiednio wyeksponować tą naszą twarz. Klikamy na nasz klip i przechodzimy tutaj w zakładkę Effect Controls i tutaj w zakładce Opacity mamy taki po prostu piórko. Możemy sobie przybliżyć nasz podgląd, damy sobie na przykład go na 150, elegancko sobie go tutaj dostosujemy i tym piórkiem zaznaczamy tutaj w moim przypadku elegancko czoło. Możemy dać filler na 0, czyli wtapianie i tak naprawdę. I przechodzimy teraz do zakładki Lumetri Scopes i moi kochani, tutaj gdzieś tam ledwo widać. Ja sobie pozwolę troszeczkę powiększyć tą maskę elegancko, gdzieś powiedzmy tutaj, bo gdzieś ten zakres tych kolorków jest mniej więcej w tym samym miejscu. Znowu wracamy do Lumetri Scopes i już ten na tym wykresie widać tutaj. I jak widzicie, po prostu ten wykres działa od lewej do prawej strony, dokładnie 1 do 1 w naszym kadrze. Ja mam tutaj maskę zaznaczoną na twarz naszej postaci, naszej aktorki i też tutaj widzimy na wykresie tylko jakby tą część, która dobija nam do 80. I moi kochani, jest taka osoba, która nazywa się Ansel Adams i on stworzył od 0 do 10 taki wykres, który pokazuje wam przejście pomiędzy właśnie tym takim czarnym a białym kolorem. I tak naprawdę jedynka odpowiada naszej 10, dwójka odpowiada naszej 20, trójka odpowiada naszej 30, czwórka 40 i tak dalej, i tak dalej. I według pana Ansela ekspozycja na twarzy jest odpowiednio ustawiona w momencie takim, gdy dobija ona nam do 70, więc możemy tutaj na przykład zadziałać sekcją shadowsów, albo możemy zadziałać sekcją na przykład highlightsów i po prostu zbić ją do tej 70 i wrócić sobie po prostu znowu do zakładki Effect Controls i usunąć po prostu skrótem klawiszowym Delay tą naszą maskę. I wtedy, moi kochani, mamy absolutną pewność tego, że nasza ekspozycja jest w odpowiedni sposób ustawiona do twarzy naszej postaci, a pamiętajcie o tym, że tak naprawdę głównym założeniem w przypadku czy to kolor korekcji, czy to kolor gradingu jest to, aby zachować naturalność i żeby zachować przede wszystkim odpowiedni kolor skóry. Więc tak naprawdę teraz zrobiliśmy elegancką ekspozycję. Pamiętajcie też o tym, że możemy zadbać właśnie o odpowiedni kontrast naszego ujęcia, więc możemy go troszeczkę tutaj delikatnie dodać, zachowując tą wartość, nie wychodząc poza zero ani poza stóweczkę. I w tym miejscu mamy już odpowiedni sposób wyeksponowane nasze ujęcie. Więc tak naprawdę, jeżeli zrobicie tak po kolei z każdym ujęciem w waszym filmie, to gdy nałożycie sobie luta na wasz cały film, to on powinien równomiernie siąść, tak to nazwijmy. I teraz, moi kochani, przejdźmy do tego, żeby nasze kolory na ujęciu w ogóle były naturalne. I tak naprawdę możemy to zrobić za pomocą tych dwóch pierwszych suwaków, które mamy w zakładce Basing Correction, czyli będzie to suwak temperatury i suwak tint, tak on się nazywa. I tak naprawdę mogę wam pokazać dwa sposoby, które cholernie dobrze się sprawdzają. Po pierwsze, musicie patrzeć się na ten właśnie tutaj wykres, który pokazuje nam, w którą tak naprawdę stronę kolorki nam gdzieś tam uciekają. W naszym przypadku uciekają one w czerwienie, w niebieski, w żółty i delikatnie gdzieś tam w zielony czy w cyan. I moi kochani, całą zasadą w tym wykresie jest to, żeby te wszystkie kolory mniej więcej były umiejscowione pomiędzy sobą w centrum tego właśnie koła, w centrum tego wykresu. Jeżeli na przykład będzie taka sytuacja, jak teraz na tym wykresie, to niestety to nie jest dobre. I w tym momencie, gdy na przykład już nie pomagają wam suwaki temperatury albo tinty, to przechodzimy sobie w zakładkę Color Wheels and Match, czyli znowu w tą zakładkę. I tutaj na przykład midtonesami
przeciwną stronę kierujemy nasz suwaczek. Jeżeli nasze ujęcie na tym wykresie wychodzi w niebieskie, to próbujemy go zbijać w drugą stronę, idąc na przykład w kolory żółte. To były midtonesy. Jeszcze raz sobie zrobimy w stronę żółtą. Spróbujmy jeszcze z shadowsów troszeczkę przejść w tą drugą stronę i na przykład jeszcze troszeczkę z highlightsów w tą stronę. Teraz widzimy, że mamy troszeczkę za dużo tego żółtego, więc kierujemy gdzieś te kolory w prawą stronę i jeszcze musimy ściągnąć sobie troszeczkę tego niebieskiego i tak staramy się mniej więcej umiejscowić nasz wykres na środeczku. W sensie to, co on pokazuje, to żeby było to mniej więcej w centrum tego naszego kadru. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę w waszych przypadkach ten wykres temperatury w zupełności wam wystarczy. A drugim sposobem jest wybranie narzędzia, które nazywa się pipetką i znalezienia białego miejsca na naszym kadrze, ujęciu i po prostu kliknięcia w niego. Tutaj tak naprawdę kwestia jest taka, że fajnie by było, gdybyście posiadali ze sobą chociażby białą kartkę i po prostu z niej wtedy ściągnęli kolor i w tym momencie macie absolutną pewność, że wszystko jest ok. I my, kochani, w tym momencie mamy w odpowiedni sposób wyeksponowane nasze ujęcie i mamy też odpowiedni sposób ustawione kolorki. I teraz dla przykładu, żeby wam pokazać, co w ogóle zdziałaliśmy, to tak już wszystko wygląda po naszej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy w tym odcinku, a tak wyglądało nam to wszystko przed. Żeby wam pokazać, jak to też wygląda mniej więcej na wykresie, to teraz widzicie właśnie, jak on się nam zmienia. I w tym momencie, moi kochani, możemy dopiero zacząć dodawać jakiekolwiek luty i dodajemy je w taki sposób, że albo po prostu najlepiej wybieramy sobie tutaj z zakładki Project, mamy tutaj taką ikonkę, która nosi nazwę New Item i tutaj wybieramy Adjustment Layer, klikamy OK, przeciągamy tego Adjustment Layera na wszystkie jakieś tam rzeczy, które mamy właśnie nakładzione i dopiero na niego za pomocą zakładki Creative i tutaj wyboru opcji Look szukamy luty, który nas interesuje, albo go szukamy na komputerze. No i słuchajcie, jak dodacie sobie luta, to dostosujcie sobie jego intensywność w taki sposób, żeby nic nam nie wychodziło dalej poza ten wykres zera, żeby wszystko wyglądało w sposób jak najlepszy. Ale możemy też dodać jakby drugą zakładkę właśnie Lumetri, czyli po prostu dodajemy Add Lumetri Color i tutaj wtedy działamy i też dodajemy sobie luta, który gdzieś tam nas na przykład interesuje. Powiedzmy, że mnie będzie interesował na przykład taki lut, który wygląda tak. Ale moi kochani, możemy też na przykład działać na tym klipie i dodać jakby drugie Lumetri. Klikając tutaj obok ikonki FX mamy taki wybór Add Lumetri Color Effect. I tutaj po prostu działamy, możemy też działać z kolejnymi rzeczami, ale możemy też dodać luta za pomocą znowu tej zakładki Creative i tutaj Look, wybieracie Lumetri luta, które was po prostu interesuje. No i moi kochani, to by było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam pomógł. Jeżeli macie jakieś pytania, być może sugestie, albo jak wy to wszystko robicie, napiszcie oczywiście w komentarzu, czekam na je wszystkie. No i co, jeżeli jesteś nowym użytkownikiem na tym kanale, to zachęcam cię do zostawienia subskrypcji, a jeżeli interesuje cię moje gdzieś tam życie prywatne, to wbijaj na Instagrama. Wszystkie ważne linki i znajdziecie w opisie tego właśnie filmu, więc ja wam nie zabieram kolejnego poniedziałku, a być może nie poniedziałku, bo być może widzimy się w inny dzień tygodnia. Ja wam nie zabieram czasu. Trzymajcie się. Na razie, cześć.